Cześć, z tej strony Kuba z kanału Strajkujemy. Dzisiaj najprawdopodobniej ostatni odcinek z budowy toru w ogródku, także lecimy. Ta deska była przykręcona od góry, jest od frontu. Po co? To zobaczycie za jakiś czas. Teraz weźmiemy się za rynny. Mówiłem w poprzednich odcinkach, z rynnami wyszło tak, że takie zwykłe, standardowe rynny są za wąskie i trzeba byłoby je grzać palnikiem, żeby je rozszerzyć, więc posłużą tylko jako element ochronny. Położę je w taki sposób. Dokręci się je do desek i po prostu kula nie będzie leciała po tych kanciatych deskach. Trzyma się. Ciekawe co to? Korektor. Tak jest zrobione, żeby zawsze dobijać 7 i 10. Dla pewności. Czego chcieć więcej? Sprawdzimy, czy druga strona działa. Tak jak mówiłem, dyszka i 7 zawsze będą dobite. Jak widać, działa i zaczyna stylowo wyglądać. Teraz detailing. Czyli tu gdzieś powinny być strzałki. W tym miejscu są takie 4 prostokątne paski. I na normalnym torze, który jest dużo dłuższy, to wypada, strzałki wypadają na 15 stopach. Przeliczając długość toru na szerokość toru i na to, jak powinny być wysoko, notatka. Strzałki będą na wysokości 1,72 m. O, wylał się. Świetnie. On się wziął i się zagotował chyba na tym słońcu. W przypadku tego toru, on ma 80 cm, ilość klepek wychodzi tak, że jedna klepka będzie miała około 2 cm. Strzałki pierwsza od strony wyrzucającego ma być na 5 klepce. Zakładając, że 2 cm w naszym przypadku będzie miała klepka, mamy tu będzie 5 klepka między 8 a 10 i tak samo, znaczy między 8 a 10 2 cm będzie miała podstawę i 8, 10 to będzie podstawa naszej strzałki. To będzie na dziesiątej klepce, więc liczymy sobie co 2 cm, czyli to między 18 a 20. I dwie ostatnie strzałki, 28 a 30. Niebie strzałeczki były pięknie widoczne. Teraz następnym etapem idziemy sobie rysować prostokąty. U nas będą od linii faulu zaczynały się na wysokości 4,60 i kończyły się na 4,60 i będą kończyły się na 5,10. I teraz te wewnętrzne mają być na 15 klepce od krawędzi, te zewnętrzne na 10 klepce od krawędzi. Klepka 5, 10, 15. 30 cm. Następne odsunięte od krawędzi o 10 klepek. Czyli idziemy po wymiar z powrotem do strzałek. 5, 10. Teraz jeden z końcowych etapów. Tu były pierwsze próby oleju. Płyta HDF jest
tak chłonna, że bardzo dużo oleju ona zaabsorbowała. I mamy dzień następny. Znalazłem trochę lakieru bezbarwnego, środki czyszczenia, benzyną ekstrakcyjną, denaturatem, czymkolwiek, co tylko spowoduje jakieś odtłuszczenie powierzchni pod lakier. W międzyczasie przyszła paczka od Patryka. Unboxing. Ta miała być do strania. Będzie fajnie. Ładna jest, nie? Inserty też są spoko. Mamy piękną kulę. Dziękujemy Patryczku. Ale na testowanie kuli trzeba jeszcze poczekać. Najpierw dopracujmy tor do końca. Tor przeszedł szereg modyfikacji. Na początku nie było nic, w sensie smarowania. Później wysmarowałem to olejem aż do tamtego momentu, który nadal jest odbarwiony. Później to wszystko zmyłem. Później znalazłem lakier bezbarwny i pomalowałem cały tor jedną warstwą. Co się stało? Dzięki temu zrobiłem powłokę, która nie jest jakby skorupą, ale nie absorbuje ani wody, ani oleju. I teraz mogę zrobić jakieś tam smarowanie do jakiejś wysokości, zmyć i położyć inne. I spróbujemy zrobić smarowanie Stockholm, czyli jakieś na normalnym torze 34 stopy. Na tym to będzie około 15 stóp. Wyliczenia, obliczenia, ciężka matematyka. Wyszło, że na tej długości toru będziemy mieć 4,5 metra pierwszą warstwę oleju, a drugą 3,9. A cały tor wychodzi około 26 ml oleju. My użyjemy łącznie niecałe 12 ml. Pierwsza warstwa 9 ml z hakiem, a druga 2 ml. Narzędzie pomiarowe, olej. Tak. Ciekawe, jak rozetrzeć 9,5 ml oleju na prawie na około 4 m2, bo tutaj jakby wychodziło. Tu jest kawałek tego oleju, tu kawałek oleju, tu i tu, a mamy te kilka plamek rozciągnąć, dlatego foliowy worek, żeby nic nie wsiąkło tego oleju. Dobra, nie wchłonęło, ale widać, że ten, gdzie on się rozprowadza, od razu się błyszczy. Mogę dolać trochę, bo mi wpadło już w te. No, 1 ml tutaj to jest złoto. Akurat boki będą bardziej suche. Jak 9, to mam jeszcze 2 ml do dolania. Przez środek. Nadmiar. Tu jest mega duża plama tego oleju. Jutro, jak tu środeczkiem to idzie. Tu gdzie jest olej, no to kula powinna sobie w miarę prosto lecieć. I dopiero tam pod koniec tego smarowania powinna zacząć reagować i później zareagować, więc na razie bez kręgi. Po prostu spróbuję. Sprawdzę, czy kula reaguje. Więc smarowanie, jakie by nie było, zdaje egzamin. Teraz to na pewno było słychać. Trochę trzeba wyciszyć to, jak ona tam w miejsce uderza, bo sąsiedzi jest i hałas jest. Po pierwsze, podłożę styropian za kręglami. Że jak kręgle będą spadały, to po prostu, żeby łatwiej było je podnosić. Tylną ścianę też pójdzie styropian, żeby to już tak nie uderzało bezpośrednio w drewno. Pójdzie deska i tą papę do tej deski.
No jest ciszej dużo. Ciszej. Sukces. Kula reaguje, więc olej działa. Wytłumienie lepiej, gorzej, ale też działa. I co? Teraz estetyka. I tu już ostatni etap składania kręgielni w ogródku. Już jest skończona. Odpalamy. Pyk! Ale to super wygląda. O! Jest pod kolor logo. Od razu widać, że to jest kręgielnia z kanału Strajkujemy. Pierwszy. Genialny. Pikabel. To by było na tyle z budowy toru do kręgli w ogródku. Mam nadzieję, że Wam się te filmiki podobały. Trochę czasu na nich zeszło, ale no mi też trochę zeszło czasu na wybudowanie tego czegoś. Mam nadzieję, że efekt jest mega i przynajmniej przez jakiś czas, kiedy kręgielnie będą zamknięte, to można sobie potrenować trochę w domu. Zapraszam do subskrybowania kanału, wbijajcie na naszego Facebooka, Instagrama. Do zobaczenia, cześć!